Tom sześćdziesiąty ósmy. świętego Olafa. Rozdział siódmy. Rano zaraz po śniadaniu. Wyruszyliśmy do pracy. Pogoda poprzedniego dnia piękna popsuła się gwałtownie. Co chwila zacinał drobny, dokuczliwy deszczyk. Zrobiło się też znacznie zimniej. Z skryliśmy się w grubych murach archiwum. Pan samochodzik skończył przeglądanie księgi z opisami działek portowych i zabrał się dla odmiany za dokumenty stoczni. O trzynastej skończyliśmy pracę i poszliśmy coś zjeść. Opodal katedry znaleźliśmy włoską pizzerię. Zamówiliśmy sobie po pizzy i siedliśmy w sympatycznym lokalu. A więc czego się dowiedziałeś? zapytał szef. Łania zawitała tu niecały miesiąc po odwiedzinach w Gdańsku powiedziałem. I to był jej ostatni pobyt. Przez dalsze sześć lat nie pojawiła się ani razu. A ja znalazłem mi informację, że jedna ze stoczni Trondheim zbudowała statek o takiej nazwie, piętnaście lat wcześniej. Dla człowieka noszącego nazwisko Hans Faridson, ale na imię miał Huiler. A może było tak? Zamyśliłem się. Ojciec kupiec miał tu działkę, na której postawił kantor kupiecki. I miał też statek. Potem zmarł, a majątek podzielili między siebie dwaj synowie. Peter dostał statek, a Sigurd kantor. Pokłócili się następnie o to, czym warto handlować, i tak ich drogi się rozeszły. Pan samochodzik uśmiechnął się lekko. Zgoda, też o tym pomyślałem, ale w archiwum nie zachował się żaden testament podpisany przez człowieka noszącego to nazwisko. Popatrzyłem na niego z podziwem. A więc sam się domyślił i nawet zdążył sprawdzić. Przyniesiono nam pizzę. Były bardzo smaczne, choć cena trochę odbierała apetyt. Po obiedzie powróciliśmy do archiwum i dla odmiany przejrzeliśmy księgi parafialne. W żadnym z piętnastu kościołów miasta nie odnotowano chrztów, ślubów ani zgonów naszych podejrzanych. Paranoja, mruknął pan samochodzik. Przybyli znikąd i rozpłynęli się w powietrzu. Sądzę raczej, że poszli na dno razem ze srebrną łanią, zauważyłem. Teraz tylko pytanie, czy katastrofę statku gdzieś odnotowano. Jeśli był ubezpieczony, mruknął. Firmy ubezpieczeniowe. Nie za wcześnie. Sądziłem, że ich powstanie przypada dopiero na XIX wiek. tu istnieje, zdaje się, od 1806 roku. Nie mam zielonego pojęcia. Czy tu były firmy ubezpieczeniowe? A ściślej rzecz biorąc, od kiedy? Bo były na pewno. W basenie Morza Śródziemnego znano je już w XIII wieku. Natomiast z tego, co pamiętam, Hanza wprowadziła je dopiero w połowie XVI wieku. To jak sobie radzono wcześniej? Zdziwiłem się. Każde zatonięcie statku musiało rujnować jakiegoś kupca. Nie, Pawle. Rozwiązano ten problem bardzo prosto. Nigdy albo prawie nigdy kupiec nie wysyłał całego statku towaru, zazwyczaj składali się po kilku i ekspediowali go do spółki. Każdemu przypadała na przykład jedna czwarta albo jedna szósta ładunku. W XV wieku są wzmianki o jeszcze mniejszych udziałach. Na przykład ktoś miał jedną trzydziestą drugą albo jedną sześćdziesiątą czwartą część ładunku jeśli statek poszedł na dno. Każdy trochę tracił, ale nikt nie był zrujnowany. Ale ubezpieczenie to ciekawy trop. Proponuję poszukać jakiejś biblioteki z czytelnią naukową. Będziemy mieli problem z językiem, zauważyłem. Myślę, że sobie poradzimy, poklepał kieszonkowy słownik. Najpierw w katalogu rzeczowym wyszukam książki o ubezpieczeniach, a potem przekartkuję, notując nazwy i daty założenia. A na koniec trzeba będzie wrócić tutaj i odszukać odpowiednie papiery. Jest siedemnasta. Biblioteki na Uniwersytecie czynne pewnie do dwudziestej. Wyrobimy się. No to do dzieła. Poderwałem się z miejsca. Wyszliśmy z archiwum. Deszcz nadal zacinał paskudnie. Na szczęście Jeep zaparkowany było podal. Właściwie nie zdążyliśmy zmoknąć. Dwadzieścia minut później siedzieliśmy sobie wygodnie w sympatycznej czytelni. Przypominała mi czytelnię w starym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Rozległą salę przykrywał szklany dach. Pod nim, wokoło, ciągnęła się galeryjka. Tam wyżej mieściły się jeszcze czytelnie specjalistyczne. Gryzie mnie jeden problem, powiedziałem. Tylko jeden. Uśmiechnął się szef. Bo ja ich tu widzę całą masę. Na przykład. Co teraz porabiają nasi wrogowie? Siedzą w archiwum i notują pilnie z książki obecności. Z jakich materiałów korzystaliśmy, wyjaśniłem. Woleli się upewnić, że będziemy daleko i ich nie nakryjemy. Znają dobrze norweski, a może i duński, więc przeryją się przez te papiery dziesięć razy szybciej niż my? Tu też wpisaliśmy się do książki obecności, mruknął szef. I właśnie w tej chwili ktoś sprawdza, co też z takim zainteresowaniem studiujemy. Szewrzucił spłoszone spojrzenie w stronę stanowiska dyżurnego, na którym leżała ta księga. Wokoło nie było nikogo. Nie strasz, mruknął z naganą. Proszę spojrzeć do góry. A niech mnie. Z górnego pietra przez barierkę przechylał się marynarz. Wychylił się tak, że obawiałem się, iż wypadnie. W jednej dłoni trzymał potężną lunetę wycelowaną w książkę. Nie wątpiłem, że zdoła odczytać nasze wpisy. Swoją drogą, to tak wielkie zainteresowanie wyraźnie mi pochlebia, mruknął szef. A jaki ty masz problem? Widzi pan, szefie, nie wierzę w szczęśliwe zbiegi okoliczności. Skąd on się tam wziął? Nie jechali za nami. Musiał czekać tutaj. Oczy pana samochodzika rozszerzyły się ze zdumienia. Rany Julek zapnął: Dlaczego dopiero teraz przyszło mi to do głowy? Siedzieliśmy wiele godzin czytając. Nasze umysły przysnęły, powiedziałem. Ja też uświadomiłem sobie to dopiero teraz. Potrafisz wyjaśniać tę zagadkę? Tak. Pańskie pióro. Gdy byliśmy w Bergen, zapomniał go pan Farchivum. Następnego dnia się znalazło. To prawda. Mogę prosić? Podał mi je. Zręcznie rozkręciłem. Nie zauważył pan zmiany koloru atramentu? Nie. Aha. Bo widzę, że dali nowy nabój, pełen, żeby jak najdłużej pan pisał bez konieczności jego wymiany. A zamiast zapasowego wsadzili to, wytrząsnąłem na blat małe, elektroniczne cacko. O, o, co zacz? Z tego, co widzę, wysokoczuły mikrofon i maleńki nadajnik. I bateria od zegarka elektronicznego jako źródło zasilania. Nadajnik jest oczywiście zbyt słaby, aby sygnał mógł się przebić daleko. Więc musieli być blisko z potężną anteną i wzmacniaczem. Słowo uniwersytet i biblioteka brzmi podobnie we wszystkich językach indoeuropejskich. No to, słysząc, że się zbieramy, podstawili nam gablotę pod drzwi. I co tu dalej zrobić z tym fantem? Szef nieufnie trącił palcem mikrofon. Żaden problem. Wyjąłem z kieszeni kawałek gumki aptekarskiej, Zawiązałem sobie na palcach. Marynarz już zakończył obserwację. Stał teraz przy barierce i notował skrzętnie listę książek w notatniku. Wycelowałem dobrze, wziąłem poprawkę na grawitację i wystrzeliłem w niego nadajnikiem. Urządzenie uderzyło go w pierś i spadło mu na zeszyt dognął spłożony i rozejrzał się. Pomachałem mu ręką. Pan samochodzik zachichotał. Prześladowca cofnął się, znikając nam z pola widzenia. Szef zagłębił się w książce o historii ubezpieczeń, a ja zacząłem kartkować opasły niemiecki album o sztuce skandynawskiej. Wreszcie odłożył książkę. Na kartce miał wynotowanych kilka nazwisk czyli jednak mieli już ubezpieczenia. Ucieszyłem się. Raczej coś w rodzaju towarzystw wzajemnej asekuracji, sprostował. Ale mam namiary. Wszystkie posiadały siedziby w Bergen. Ja też coś znalazłem, pochwaliłem się. Co takiego? Otworzyłem księgę na założonym miejscu. Na dole strony widać było nieduże, kolorowe zdjęcie przedstawiające nagrobek wykuty z szarego kamienia. Wyobrażono na nim postać mężczyzny w płaszczu. Pod szyją miał szeroką, Białą kryzę, a na głowie kapelusz, wyglądający jak zdefasonowany nocnik. Pozwijana w loki broda opadała na kryzę. Na twarzy gościł uśmiech, który jednocześnie był chytry i sympatyczny. Przed ramieniem przyciskał do piersi księgę. Kto to taki? Zaciekawił się szef. ilerher Hans Faridson. Zmarły w 1784 roku. Ojciec Petera Hans Faridsona. Zdumiał się szef. Nieoczekiwanie zatrzasnąłem księgę i spojrzałem w górę. Marynarz, znowu przewieszony przez barierkę, obserwował przez lunetę, co też wywołało aż takie nasze podniecenie. Cholera zaklął pan samochodzik zrób coś z tym. Wyjąłem z kieszeni wskaźnik laserowy ze szlachetnym zamiarem oślepienia prześladowcy, ale on już cofnął się w głąb galeryjki i znowu przestał być widoczny. Gdzie był ten nagrobek? Wybaczy pan, szefie, ale obawiam się, że możemy mieć jeszcze jakiś podsłuchujący drobiazg przy sobie, a ten na górze wykluczone, że wycelował w nas mikrofon kierunkowy i teraz czeka ze słuchawkami na uszach, aż w powodzi naszego słowiańskiego bełkotu padnie jakieś zrozumiałe słowo. Dobra. Powiesz mi później. Jakie plany? Skoczymy sobie na dworzec zobaczyć. O której jest nocny pociąg na północ, a potem do hotelu po nasze graty. Jeśli się dobrze uwiniemy, to wykiwamy ich mamy samochód. Tak, ale łatwo go wyśledzić. Tego się natomiast po nas nie spodziewają. Zostawiłem książkę na wózku i wyszliśmy z biblioteki. Rzuci się natychmiast sprawdzić, co czytaliśmy, ostrzegły pan Tomasz. I na zdrowie Tych nagrobków było tam kilkaset. To jak znalazłeś ten właściwy? Sprawdziłem w indeksie, czy gdzieś nie pada nazwisko kupca. Wyjaśniłem. Sprytne, mruknął. Ale on też może na to wpaść. O tym nie pomyślałem. Miejmy nadzieję, że nie, bo potrzebuje kilku minut czasu. Mruknąłem. Wyszliśmy przed bibliotekę. Deszcz przestał już padać. Zielony Opel zaparkowano przy ulicy. Podszedłem do niego i wydobywszy z kieszeni scyzoryk, wsadziłem ostrze pod klapę silnika. Po chwili szczęknięcie poinformowało nas, że udało mi się ją sforsować. Podniosłem. HMM, mruknął pan Tomasz. To odrobinę nieetyczne. A śledzenie nas i podsłuchiwanie niby etyczne? Obruszyłem się. Skoro oni grają nie To nie znaczy automatycznie, że my też musimy grać nieczysto, westchnął, a rób co chcesz, tylko bez podcinania linek hamulcowych. Afe, co za podejrzenia. Sprawdziłem dłonią temperaturę silnika, po czym odkręciłem kurek kolejowy. Wyjąłem z kieszeni fiolkę srebrzystego proszku i wsypałem do środka. Zakręciłem kurek i zatrzasnąłem klapę. Czegoś tam dosypał? Zapytał szef wyraźnie zaciekawiony, choć ze śladem nagany w głosie. No cóż, to stop drukarski. Oczywiście zmielony. Nieco ponad 200 gram. I co to da? To bardzo proste. On ma temperaturę topnienia około 120 stopni Celsjusza. W silniku jest zazwyczaj nieco więcej. Ruszają. Silnik pracuje normalnie, ale rozgrzany olej topi metal. I zalutowuje tłok na amen. Jeszcze nie. Ciekły stop zachowuje się jak olej. Przemieszcza się razem z nim w cylindrze. Potem zatrzymują samochód. Silnik stygnie. Stop drukarski, rozbity w oleju na skutek uderzeń tłoka, opada w dół i zastyga w postaci czegoś w rodzaju gąbki, tyle że wolne przestrzenie wypełnia olej. Gdy chcą ruszyć znowu, silnik nie działa. Tłok nie może się cofnąć, bo ogranicza go wielka gula porowatego metalu. Innymi słowy, dojadą do hotelu, czy gdzie tam się zatrzymali, przekonani że samochód jest w pełni sprawny. A tu taka niespodzianka. Sprytne, mruknął szef z uznaniem. Sam to wymyśliłeś, sam, przyznałem z dumą. Gratuluję. Zobaczymy, czy zadziała. Dotarliśmy na dworzec i okazało się, że pociąg jest za niecałe półtorej godziny. Kupiliśmy więc bilety i ruszyliśmy pędem do hotelu po nasze rzeczy. Zielony Opel, wypełniony wrogami stał przed wejściem. Pomachaliśmy im wesoło. Odmachali. Złapaliśmy walizki i szef zamówił przez telefon taksówkę. Po kilku minutach podjechała. Pomachaliśmy raz jeszcze naszym wrogom i taryfa ruszyła naprzód. Marynarz, siedzący za kierownicą Opla, usiłował zapuścić silnik, by ruszyć naszym śladem. Usiłował i na usiłowaniu się skończyło. Zdążyliśmy jeszcze zobaczyć, jak profesor i przypięty wyskakują, aby popchnąć wóz i nasza taksówka zakręciła za róg. Koniec przedstawienia, uśmiechnąłem się. Sądzisz, że ich zgubiliśmy? Jestem pewien, szefie. O tej porze z dworca odchodzą pociągi na północ do Bodo i na południe do Oslo. A w dodatku oni nie wiedzą, czy pojechaliśmy na dworzec. Genialne. Martwi mnie. Pawle, tylko jedno: Zwróć uwagę, że ten z lunetą, marynarz. Zgoda, nazwijmy go marynarzem. Zgarnął skądś kumpli i czekali na nas przed hotelem, w którym mieszkaliśmy. A to znaczy, że zdążył po nich pojechać. Gdy byliśmy na dworcu, miał powiedzmy pół godziny na zbadanie przejrzanej przez ciebie książki. Skoro siedział koło hotelu, zamiast w bibliotece szukać tego obrazka to znaczy, że już go znalazł i wiedzą teraz dokładnie tyle, co my? Może nie będzie aż tak źle, mruknąłem. Mają unieruchomiony samochód. Na ile to zaklejstrowanie jest pewne? Trzeba rozkręcić silnik i wyciągnąć tłok, potem obdłubać z niego metalowe farfocle i można ruszać dalej. Każdy mechanik samochodowy na widok czegoś takiego kompletnie zgłupieje, ale obdłubie tak. W przeciwieństwie do sypania cukru do paliwa, ta metoda jest dużo łagodniejsza. Nie trzeba czyścić silnika z warstwy spieczonego węgla. Do rana się wyrobią? Może? Jeśli znajdą czynny w nocy warsztat. Choć mogą spróbować sami. A jeśli dadzą radę, to jeden zostanie tutaj dopilnować remont wozu, a dwaj pozostali wsiądą w pociągi i ruszą naszym śladem. W dodatku, zionąc rządzą zemsty. Kolejny pociąg do Bodo jest dopiero o ósmej rano. U celu podróży będziemy mieli dziesięć godzin przewagi. Nie sądzę, żeby to nam wystarczyło, westchnął szef. Poza tym nie zapominaj, że mają jeszcze czerwony Audi, a być może i jeszcze jakiś samochód. W kilka minut później ulokowaliśmy się w pociągu. Niebawem pędziliśmy na północ, pozostawiając za sobą królewskie miasto Trondheim. I trzech konkurentów wraz z ich zielonym samochodem, unieruchomionym prawie na Amen.